Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Zibla 4568 lub jak kto woli 4884 i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry. Chwila, za kogo ja to oglądam? Czy miałem Herosa oglądać? Co jest? Nie no, kuźwa, czy to Heros siedzi mnie? To co on gada? Ha, właśnie. Przecież ja dobrze mówiłem, że ja też jestem jako Zibla 4568 lub jak kto woli 4884, więc tu taki był. Taki smaczek, żeby troszeczkę zaburzyć początek, żeby nie był aż taki standardowy. Ale okej, gdzie my w ogóle jesteśmy i czemu ja tu jestem schowany? Czyżbym uciekał? Otóż nie. Jestem oczywiście w tym miejscu, w którym to przez cały czas w poprzednim odcinku pomijałem tą oto flagę, którą cały czas pomijam i już tam widzę kolejną, więc ja już ją od razu biorę. I zbieram tamtą flagę, bo to było coś strasznego. Jak ja patrzyłem na nagraniu, to było naprawdę coś niesamowitego. Jak mogłem pomijać tą flagę i to tak z bliskiej odległości. Okej, i proszę bardzo. I już mamy jedną 20% flag zdobytych. Okej, teraz zobaczmy, jak myśmy tu powinniśmy iść. Oczywiście, ratunek cywila na początek. Bo jest ja najdalej położonym punktem. Więc jeszcze się tu tak rozglądam po fladze, ale raczej nie. Nie ma. I miejmy nadzieję, że ten odcinek już będzie troszeczkę lepiej i będzie pozytywniej. Okej. Za dużo tu strażników jest. No ale dobra, ciśniemy dalej. Na Wilhelma. Chociaż dwóch. No. I na Abula. Chociaż to nie była na Abula, ale już mniejsza. Okej. No i żebym za bardzo za wcześnie nie mówił. Widzisz, nie mogę ich wyeliminować. Okej, dobra, nóż. Fuck it. Eliminuj Altairmo. O, dobrze, dynia. Kolejna dynia. No. No, nie wiedziałem, co tam dokładnie, żeśmy zareagowali. A ich pewnie przybywa, nie? Pewnie tak. O, teraz było na ból. Na razie jest spokojnie. Teraz spokojnie, ty już prawie martwy jesteś, a ty mówisz, że tu jest spokojnie. No bo już chyba oprawców mamy wyeliminowanych. Wow! Nagle tyle życia dostałem? To ciekawe. I znowu na Abula. A tego na Tamira. O ile. No. Nie wchodź, nie wchodź. Tę flagę jest. Okej, mamy ziomów. Bardzo dobrze. Teraz pójdzie po flagę. Tam widzę, że już informatora. Nie to miało być Altair. Tylko tak. I sorry, że ci tam musiałem zniszczyć troszkę stragana. A tego już zaoszczędzę. A, mam już 20 żyć. To bardzo dobrze. Teraz pytanie, czy ja mogę rozwijać dalej.
No, musiałbym najpierw zrobić jakieś zadanie. Okej, okay, informator, co ty masz dla mnie? Altair, your name is on everybody's lips these days. Amongst the chatter on the market this morning, I heard Joubert's elite want you dead. I was about to go after them, but my back is hurting too much. You should take care of them. I'll wait for you here, and we can have a quick talk about the things I know. Be fast, though. I am in pain. Dobra, narzekasz na ból, ale co ja mam zrobić? A, eliminacja. I to na czas. Jesteś na górze, kolego. Chociaż jeden był na dole i tam teraz się obawiam, że strażników będzie. Dobra. Namaczadina! Namaczadina. No, nożyk zadziałał, a nie, to nie był on. Do eliminacji. Do eliminacji jest gdzieś tutaj. Jest tutaj. Wyziwa akurat przy cywilu. Dobra, ale tu możemy spokojnie. Nie, won, won ode mnie, won! Fuck! I to jeszcze ten. Szkoda, że nie ma kontry. Przez tego dziada później. Czyli mała ustawka. Jezus, ile tu ich jest? Weź uciekaj stąd. O, proszę bardzo. Nawet strażnicy postanowili zainterweniować, a tamci, jak ja już nie powiem, kto uciekli. Dobra, czyli może powiedzieć, że już wcale nie jest tak łatwo. No i czemu aż tyle życia straciłem? I to by dawno już by tutaj padli na moim miejscu. Ja jeszcze żyję. A ci, którzy nie robią dokładnie, mają 12 żyć, no to ja mam 8 więcej. Więc jednak to dobrze perkuje. Czy ja przypadkiem walczę z tymi, co są u cywila? Chyba tak, tylko że cywil już stwierdzielił dawno. Więc tutaj nie za fajnie. Myślałem, że Altair, że nożem rzucisz. I zauważyłem, że też troszeczkę zdobywamy chociaż jeden nóż, kiedy pobijemy tych właśnie lazów. Więc. O. O, padł, dobra. Kuźwa, no. Dajcie mi żyć. Chyba tego templariusza spotkaliśmy. Ja pier... No, ale jest desynchronizacja. Ale mnie już denerwują ci, kuźwa. Okej, gdzie ja jestem? Jestem tu, gdzie chyba flagę zdobyłem? Dokładnie. A więc lecimy jeszcze raz od początku. Altair, your name is on everybody's lips these days. Amongst the chatter on the market this morning, I heard Joubert's elite want you dead. I was about to go after them, but my back is hurting too much. You should take care of them. I'll wait for you here. Taki też mały fail, ale dobra, nie przejmujemy się. Trzeba mieć już tą świadomość, że już jest coraz trudniej, nie jest tak łatwo. Dobra, wyeliminujmy tutaj tego zioma, gdzie tutaj ponoć idzie. Nie, nie, nie.
nie, on jest tutaj. Nie przeszkadzaj mi, kobieto. Kurde, no. Czego ty się, Hero, spodziewałeś? Nie myślałem, że nie zareagują. Ty rzucasz tymi nożami wtedy, kiedy oni leżą. Kuźwa, Altair. No, teraz rzuciłeś i straciłeś. Dobra, tego szybko. No to Natamira jak szybko. Dobra, no z tymi informatorami to kuźwa nie jest tak fajnie, no naprawdę. No nie interesuje mnie, że twoje plecy są bolesne. Nie musimy to zrobić oczywiście szybko. Blanga. No, bo by było spotkanie. Nie chcę was zaczepić. No, wąt. Szybko, Heros, bo znowu ktoś zobaczy, jak go eliminujesz. No, po tej drabinie, szybko, szybko. Dobra, teraz jak spokojnie pójdziemy, to będzie Gites. No! Altair, no. Altair, your name is on everybody's lips. Ja pierdziele, no. Miało być na Machadina, no. Elite want you dead. I was about to go after them, but my back is hurting too much. You should take care of them. I'll wait for you here and we can have a quick talk. Ale ta seria się przedłuża. No jak będę robił jedno zadanie na odcinek, to będzie coś tragicznego. No kurde, no nie może tak być. Gdzie jesteś? Jesteś od razu tutaj. Ale tu już jest ile strażników, no. Dobra, musi się tam odkorkować. Wąt, kurde, no. Okej. Już nie mam noży do rzucania. Okej. Teraz szybko do informatora. No, no, dobra, ja robię cięcie, bo naprawdę stracimy tu strasznie dużo czasu. Więc ja tu robię cięcie i widzimy się, kiedy ja już do tego informatora dojdę, więc... Ja pierdzielę, żeby mieć takie problemy... No, jestem z powrotem. Jeżeli teraz zostanę kuźwa wykryty, to ja nie ręczę za siebie.
A man is always better protected by a friend's blade. Yes? This is what I know about your target. The scholar Joubert is known to wear rich, golden robes and carries with him a large pouch. This distinguishes Joubert from the other scholars of Damas. Now, if you'd excuse me, I must see my doctor about my back. Ja pierdzielę. Co tu się działo? Ja w pewnym momencie wpadłem znowu w szał w zabijanie niewinnych teraz ofiar, bo gdybym tego nie zrobił, cały czas bym powtarzał. Cały czas zauważali te wszystkie moje waleczności, które musiałem walczyć z właśnie z tymi strażnikami. I cały czas byłem wykryty od samego początku, więc nieważne co bym robił, i tak byłbym wykrywany, i tak bym był wykrywany. Ale to przy informatorze to była już przesada. No dobra, teraz już lecimy. Ratunkiem cywila. No kurde, no. Weź mnie zaperkuj. Ale śmiertelnie, a nie tylko obezwładniająco. No. No, pseudo abule. Tak samo. كافر انت تتبع طريق الضلال كافر ملعون هذا działało سوف تموت هنا Z takiej bliskiej odległości rzucił, a czasami daleki nie potrafi rzucić. Kurde, no! A mówili, że w tej grze jednocześnie ze sobą nie walczą. Gówno prawda, walczą. Tę flagę widzę. Wow! Skąd ja mam miecz? Nie może tak być. Nie na serii. Poza serią? Owszem tak, ale nie na serii. No co ty robisz, Altair? Dałoby radę, Altamira? Musi dać radę. Who saw what happened here? All the city will know of your sacrifice. Over here! You will die here! Give up! There's nowhere to run! Infidel! Ziemię już muszą pomagać. Okej, jeszcze zdobywam. Ziemię, nie pomagajcie. O, co ty żeś? Z pięściami. Okej. No, nie chcę spierdzielać. A co my teraz zrobimy? Zróbmy sobie punkt widokowy, coś dla odmiany. Coś, co na pewno chyba damy radę. Bez powtórek. No, dawaj. Dobra, bo zaraz będzie się ze mną bił. Oj, nie jest łatwo, nie jest łatwo. To po drodze jeszcze mogę taką małą ciekawostkę powiedzieć, że ostatnio właśnie sobie robię teraz kolejne odcinki do Two For You. Tym razem właśnie Guitar Hero idzie. I powiem wam, że wcale nie jest łatwo. A miałem flagę jakąś zdobyć, prawda? No, to pięknie. Już zapomniał Herus. Starzeje się. Ale okej, Guitar Hero. Właśnie sobie teraz robię. I powiem wam, że nie jest łatwo. Jest cholernie trudno. A jest to tylko spowodowane tym, że nie wiem, ile sobie mogę pozwolić na zrobienie Two For You. No bo wiadomo, że ta seria w 98% jest okrzyknięta prawami autorskimi. Więc muszę uważać. I tam bardzo, ale to bardzo.
No, na chwilę obecną jakby pierwszy odcinek przeanalizowałem go, od razu zrobiłem i tak wrzuciłem tak właśnie na YouTube, żeby sprawdzić, czy nie ma praw autorskich. Na szczęście nie było, więc myślę, że drugi, trzeci, czwarty, bo na chwilę tyle przeanalizowałem, będzie ok. Poza tym przewiduję, że Two For You z Guitar Hero będzie takim troszeczkę może chaotycznym chaotycznym Two For You, dlatego że od pierwszego do piątego odcinka mieliśmy te różnorodności na zasadzie, że jakby lekko eksperymentowałem z tym nagrywaniem tej serii, a później no to już będą tak naprawdę wypowiedzi. Nie wiem, jak to później zrobić, czy odsuńcie się, bo was zabiję przez spory. Muszę jeszcze zastanowić, jak to zrobić. Od szóstego później no to już mogą być na zasadzie te wypowiedzi, które były właśnie w tym studiu radiowym. A wtedy piosenka byłaby tylko takim jakby małym przerywnikiem między tymi gadkami, szmatkami. Więc no, muszę jeszcze to popracować, tak? No bo już komentarza przy grze nie będzie. Tylko przy radiu, więc też będzie inaczej. No i też inaczej pewnie pójdzie z tymi jeszcze poza fabularnymi. No, a te bonusowe, o których mówiłem, no to ich nie będzie, tak? Ich nie będzie. Więc jeszcze się zastanawiałem, czy może dodawać jakieś takie materiały, których nie było. Czyli na przykład te, które zostały niby pokrzywdzone przez prawa autorskie, no ale mówię, nie chcę kusić losu nawet przez 10 sekund tą piosenką. No, trudno. Potrzebuję nożyków. No czemu ja nie mogę was w ogóle okraść? Ja pier... No, czy ja w ogóle idę dobrze, jeżeli chodzi o... Nie, bo to jest ratunek cywila, który chcę zrobić na końcu. No, poczekamy jeszcze chwilę. No, już chyba jest spokój. No weź, okradnij, Altair, błagam cię, no. Dobra, mamy maksa. I punkt widokowy jest tutaj. Tędy wejdziemy? Obawiam się, że nie. Chociaż... wejdziemy, spoko. Albo i nie. A nie, tędy wejdziemy. Tylko oczywiście ktoś musi się na nas gapić. I teraz tak, dupą żeśmy zasynchronizowali, to jeszcze nam zostało bokiem. Więc może sobie już teraz zapamięci, żeby potem nie było sytuacji, że zapomniał. Jezus, Altair, myślałem, że ty zaraz mi spadniesz, kuźwa, na dół. Ech. Więc zasynchronizujmy tym razem bokiem. Okej, tam już mamy pobicie, które teoretycznie wiem, co tam było. Więc co, tu mam kolejnego informatora. Ale nie, zostawię go. Najpierw ratunek cywila. Mhm. I potem weźmiemy się za to pobicie. Father's
Drogi. Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. What have I done wrong? Gebereme vermek istiyorsun. Czyli ja od razu zaznaczam ich, bo ja cały czas naciskam ten L1 i mam wrażenie, że ich odhaczam. Kime boyun eğmek istiyorsun? Beni gözün kapalı bile yener. Hey. Wy to nie możecie uciec, musicie walczyć do końca. No co jest? No, ciebie tak można wyeliminować. Na garniera, no. Good you came along when you did. Another minute and they would have made off with me. What's that? Okej. I teraz lecimy z pobiciem. Our fathers dwelled in darkness and their fathers before them. It does not mean we must as well. This is our chance to begin anew. Let Jubair lead you to revelation. Let him lead you to the light. Jubair sees things the way they truly are. Sees the poison you carry in your hearts and minds. He works to cast it out. Remove all texts from your homes and schools. Give them to us. They must be destroyed. Okej, z takim streszczeniem powiedzieli, że... znaczy powiedział, że ten cały Jubair ma mądrości i w ogóle i będzie nauczał nas dobrze, pokaże nam prawdę, a to co my tam czytamy, jakieś te pisma, nie pisma, to kłamstwo, które trzeba spalić, pozbyć się ze szkół, z kościołów i nie wiadomo jeszcze gdzie, żeby tylko nauczać tą jakby ich wiedzę, więc już chyba cię mogę spokojnie tutaj pobić. No nie, kuźwa, bo go odhaczyłem, no. No nagle zapomniałem, że się trzeba R1 kontrować, a nie L1. Taki głupi błąd, a kosztuje mnie czas. Nie, zginiesz, kuźwa. No. Nie wyciągaj miecza. To nie cięcie. Na cięciu ci pozwoliłem, ale tutaj nie. A będziesz mówił jeszcze te teksty, czy już... No, nie, będzie mówił wszystko. Teraz głupio stoi z Altair. So was I. And I will show you as well. Jubair sees things the way they truly are. Sees the poison you carry in your hearts and minds. He works to cast it out. Remove all texts from your homes and schools. Give them to us. They must be destroyed. Erhal, انتهى الأمر. Dobra. No kto się tak na mnie patrzy, no? What is it that you want? Ja widzę flagę. Więc ją w ten sposób zdobyłem. Dobra. Chwila, tu jest guard. Nie. To jest sprowokowanie tylko ich. Dawaj, buły kolejne ciśniemy, no.
Violence is not the answer, my child. In this we agree. So speak and I may stay my blade. What is it your master intends? Why destroy all this knowledge? We lay the stones to build a road upon which soon something all men will travel. It leads to a better tomorrow. That is not what I see. You want you are blind. The words upon these parchments, they are poison. Jubair holds the cure. He'll free us from their lies. It's nonsense you speak. You've lost your mind. No, not lost, but found. I see the world for what it truly is. He has shown me so much. I am illuminated. A fanatic is all you are, and like dangerous for it. Do what you must. It changes nothing. You'll we are not afraid. Here, you friend. Should be. There's nothing I do not. Good day, my friend. If there's anything I can help you with, anything at all, do you want it? I've got it. No i heretyka, żeśmy się pozbyli. Teraz trzeba byłoby jeszcze się pozbyć jednego z największych tych heretyków i tego całego Jubaira. A, i już możemy wykonać zadanie, ale ja tego nie zrobię, bo trzeba robić wszystko. Jeszcze sobie Heros pozwoli zdobyć ten punkt widokowy, o ile mu nikt mu nie będzie przeszkadzał. Okej. I na tym punkcie widokowym niestety zakończymy odcinek, bo strasznie dużo czasu żeśmy zmarnowali przy tym informatorze i dobrze, że zrobiłem cięcie, bo gdybym nie zrobił, to kto wie, być możliwie cały odcinek byłby poświęcony informatorowi. I tam widzę flagę, ale już niestety ją nie zdobędę, chociaż no wypadałoby ją zdobyć, bo później tak tak restartuje się przy biurze. No więc może jeszcze zanim zakończę, zdobędę tą flagę na pamięci. Tam jeszcze flagę. Kurde, dużo tych flag. Ale zdobędę tą i zakończę. Nie może skoczyć. It's forbidden for you to be here. You are not supposed to be here. Leave. Tylko gdzie ona powinna być? Infidel, die! Tutaj. No, tylko że oczywiście spadnę dwa razy. Już nie zdobędę punktu czy tej flagi, ale mogę jeszcze raz tutaj. Found him! I'll chase you down. Where are you hiding? No nie, no kurde, no serio. Ja chciałem tylko flagę zdobyć. Kurde, czy to jest naprawdę aż takie przestępstwo w tym kraju? Aż strach pomyśleć, za co wsadzacie ludzi za morderstwo. Jest tylko ta flaga. O. There he is! You cannot run forever! Srever forever. Jeszcze chyba jakąś flagę zdobyłem. I'll chase you down! Don't let him get away! Aha! Trzeba jakoś mu uciec. Hez, durdurun onu! Çekil kenara! Aj, Heros, 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 widzisz, co flaga z tobą uczyniła? Nadal nie widzą. No. A więc podsumowanie. No bardzo dużo tutaj żeśmy zrobili. Znaczy, dużo może nie, ale przynajmniej dużo pozytywów. Nie jak w ostatnim odcinku, no z informatorem było trochę kiepsko. A w następnym odcinku zrobimy ratunek cywila, punkty widokowe i ewentualnie misje, które się tu jeszcze pojawią. Informatora, ostatni ratunek cywila i do bossa ruszymy. Ale czy to będzie w następnym odcinku, nie jestem tego pewien. Ale jedno jest pewne, poruszamy się do przodu coraz to i coraz to dalej.
Więc idzie trochę pozytywnie, ale mogłoby być lepiej, wiem. Ale no już czasem tak bywa. Inni już by serię dawno zakończyli, ja wcisnę ją jakby 3 razy, tak jakoś statystycznie wychodzi. Ale nie przejmuję się tym, tylko cisnę dalej, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Zostawicie łapkę w górę, subskrybę zostawicie. Jako tako będziecie śledzić mój kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!